Witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy! Yakuza Kiwami. W poprzednim odcinku zakończyliśmy w tym miejscu, tak trochę... No, bez pożegnania ucięło się, jako że... Miałem później problemy i postanowiłem wyciąć tą resztkę odcinka i tutaj zacząć kolejny. Bo będą teraz się działy mocne rzeczy i to chciałbym jednak... pokazać dobrze, jak ostatnim razem w poprzednim nagraniu próbowałem to pokazać. Nie wychodziło to aż tak dobrze, nie tak jak chciałem i się trochę wkurzyłem i wyłączyłem grę. Bez zapisania. Co też oznaczało, że do tego momentu musiałem przejść cały ten rozdział, od początku tego pogrzebu. No cóż, sprawiło to kilka ciekawych rzeczy, ale o tym możemy kiedy indziej pogadać. Ha, wygląda na to, że przynajmniej trochę poprawiłeś się od ostatniego czasu. Majima-san. Nie planowałem brać udziału w tych głupotach, ale... gdy powiedzieli mi, że mam się też za coś zabrać, to musiałem, prawda? Muszę utrzymać morale, wiesz? W sensie, że... nie chciał z nami walczyć w tym momencie, nie chciał nas tutaj też pobijać, jak wszyscy nas atakują, bo nie czuję się połączony do tych wszystkich ludzi, którzy... nas chcą bić, nie czuję też tych powodów. Nie nienawidzi nas, nie jest zły na nas i te sprawy. Jednakże... jako, że ma taką wysoko postawioną... pozycję, czy jakby to powiedzieć, że jest tak wysoko postawionym człowiekiem u Shimano, gdy ludzie zaczęli patrzeć i mówić mu, że no dlaczego ty nic nie robisz, to musiał zacząć coś robić. Ale myślę, że starczy na ten moment. Zatrzymajmy sobie prawdziwą walkę na inny raz, ha, Kiryu-chan? Już nie mogę się doczekać. No dobra, ruszaj. Hop, hop. Z tego co wiem, jest ktoś, kto naprawdę bardzo się cieszy na spotkanie z tobą przy wejściu. Shimano, co? Być może pokażę ci, co sprawia, że jest taką bestią. Trochę czasu minęło, od kiedy ostatnio nerwy mu popuściły. Powodzenia, Kiryu-chan! Dzięki, Majima. Majima jest świetną postacią. No i ciekawe może być też to dla tych, którzy grali sobie w Yakuza Zero, bo tam Majima jest drugą grywalną postacią obok Kiryu. Wiecie co, może uleczę się teraz. Dlatego może to być dziwne dla ludzi, którzy grali najpierw w Yakuza Zero, która wyszła później niż Yakuza 1 oczywiście, bo dopiero na PlayStation 4, kiedy już, kurde, 5 części było wydanych, czyli w sumie, no nie wiadomo, czy to, co się dzieje w Yakuza Zero jest jakoś... czy można brać to jako coś, co zostało po prostu domyślone na... do wymyślone już dalszej fabuły? Że tak mogło być kiedyś, czy od początku był gdzieś skrypt na taką grę? Jeszcze przed Yakuza 1 albo podczas powstawania Yakuza 1. Ja tam myślę, że jakoś jednak twórcy... mieli pomysł, że tak mogłaby wyglądać przeszłość Kiryu i Majimy i te sprawy. I postanowili to w końcu kiedyś w grę włożyć. Nie, że całkowicie po prostu wymyślili... byle co do tego, co mogłoby pasować do tego, co było kiedyś. Ale dobra. No a tutaj niestety już nie gramy jako Majima, ale... no, zmienił się nieźle, zmienił. A, Mori. Kogoro Mori. Fajne jest to, że tutaj postacie mają swoje własne imiona, każda postać. Przed chwilą... Shimano. No to czas na pierwszy taki naprawdę mocny boss fight. Shimano. To co chciałem powiedzieć jeszcze, że przed chwilą... spójrzcie na to, spójrzcie na to! To chciałem wam pokazać. To jest to, co chciałem pokazać wtedy na tym odcinku. No, w poprzednim odcinku by to jeszcze było widziane, ale nie mogłem tego pokazać. W ogóle nie udawało mi się Shimano złapać w ten moment i się wkurzyłem i wyłączyłem grę. Kiedy kładziemy go na ziemi, no to niestety działa chyba tylko w tej pierwszej formie. Kiedy mamy naładowany pasek ataku specjalnego, możemy go wziąć na ziemi, tak jak każdego innego przeciwnika, i walnąć mu w pysk. Zauważyliście, co jest w tej scenie takie genialne? Jak nie, to jeszcze raz za chwilę możemy to zrobić. Póki możemy. Później, kiedy będzie
mają o wiele mniej życia, nie będzie to już możliwe pokazać to. Bo wygląda na to, że można robić to tylko, gdy wróg jeszcze się nie wkurzył. Łapie go za włosy, gdzie ich nie ma. Łapie go po prostu za łysinę i przywala mu. Kocham to. Ta gra jest taka piękna. Po prostu zapomnieli dać mu inną animację. Albo pomyśleli, że to byłoby fajne coś takiego zrobić. No sam już nie wiem, co tutaj od twórców Yakuza oczekiwać. Mógłbym sobie wyobrazić, że coś takiego sobie pomyśleli. I jeszcze raz, bo to takie piękne. Shimano! Kurde, nawet nie dotyka jego głowy, tylko tam, gdzie mogłyby być jego włosy, gra oblicza, że może go tutaj podnieść jak każdego innego przeciwnika i robi tutaj finisher. Po prostu cudo! Ale dobra, to chyba już nie. Teraz by się jeszcze dało radę tym zabawić, ale... No bez nerwów. Okej, może teraz trochę zacząć też bardziej unikać. Chcę dalej stylem Brawlera się tutaj bić z nim. I tak naprawdę to, co ja teraz robię, jest po prostu, no, trochę bić. Nie działa aż tak dobrze i nie powinno działać w ten sposób. Jestem aktualnie też trochę w stylu walki Kingdom Hearts, czy tam w systemie walki Kingdom Hearts, że muszę się przyzwyczaić znowu do Yakuzy. Ale miałem przed chwilą trochę fazy wczucia się, więc... przy walce z bossami, jak widzicie, teraz jest jeszcze normalny, nie jest jeszcze aż tak wielkim zagrożeniem, ale z czasem... Przy bossach taka jakby aura zaczyna się pojawiać na nich. Jeszcze nie, chyba jak zabierzemy mu żółty pasek i będzie tylko pomarańczowy, będzie można to zrobić. No, tak, fajnie. I wtedy, kiedy będzie miał tą aurę, nie będzie można już tak ładnie go atakować. A też unika, mój drogi. Nie? No, nie rzucisz! Krasnoludem się nie rzuca! Wybaczcie, że tak nieumiejętnie gram aktualnie jeszcze. Chcę próbować trochę bardziej unikać, ale no... O kurde, no... No niestety... Chyba nie zdążę. No niestety, niestety nie zdążę. Ale to wygląda, że zalecają nam twórcy szybki styl walki na Shimano. No widzicie, teraz ma taką aurę i teraz... No, nie można go złapać, nie można go tak jakby zatrzymać. Jest teraz w rage mode. I rzeczywiście nie można mu nic zrobić. Nie można go zatrzymać. Możemy go bić, ale to go rzadko kiedy albo w ogóle nie wyrzuci do tyłu. Zadajmy to, prawda, obrażenia, ale... No, bardziej musimy teraz unikać, bo jak go bijemy, to nie możemy zahamować jego ataków. Najlepiej właśnie czekać, aż będzie robił takie ataki jak ten. Albo najlepiej ten atak, kiedy się zamachnie. Właśnie ten. No jeszcze nie teraz, nie skończył go niestety. Ten atak, gdzie się tylko musi zamachnąć. Uleczę się lepiej, wezmę sobie kilka leczeń tu. Bo gdy się zamachnie, to przez kilka momentów sam się unieruchamia. Wychodzi z równowagi. Albo coś takiego. I widzieliście, że też się znów uleczył nieco. To też jest trochę upierdliwe. Ach, obliczyć muszę trochę bardziej miejsce, w którym pojawi się. A nie metr przed nim zaczynam wywijać nogami i łapami. Uleczył się przez to, że gdy miał tą fioletową poświatę, nie wykonaliśmy na nim specjalnego ataku. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Bo w tym momencie... Przeciwnik tak jakby odpoczywa. Życie mu się leczy, życie mu się odnawia. I my mamy szansę go ugodzić wtedy bardziej niż w ogóle kiedykolwiek. Możemy pokonać też wroga bez tego, ale... No wiecie jak jest. Ale Brawler jest dla mnie lepszym systemem, bo widzicie, kurczę, w ogóle mu życia prawie nie odebrałem. No widzicie, trochę jeszcze odlatuję przy Brawlerze. Ale też już mniej, też już mniej. Jeżeli chcielibyśmy to zrobić, to widzicie, jest niemożliwe go złapać, bo nie jest osłabiony. Jak mu ta poświata zniknie, a to z tego co wiem jest możliwe, że mu zniknie poświata, chyba jak właśnie wykonamy przy jego słabości ten atak, to wtedy zniknie, będzie znów normalny. To wtedy będzie można znów go bić, ale kiedy ma tą poświatę, to lepiej nie kombinować. I walczyć tak, jak się powinno walczyć. Z unikami. O nie!
i nie zacinać je tutaj w ten sposób, że o teraz będę bił, tutaj robię moje kombosy. Nie. Wiedzieć też, kiedy uniknąć. I na przykład teraz, jak biłem, nie bić cały czas, tylko bić kilka razy i uniknąć. Uderzyć dwa razy i uniknąć. Wiem, ja to teraz mówię, ale nie wykonuję. To dlatego, że nie jestem teraz w prawie. Ale myślę, że kolejne odcinki będę bardziej w prawie, bo nie będę robił już tak wielkich przerw między nagrywaniem odcinków z Yakuzy. Ta seria będzie teraz częściej. Okej, zaraz kiedy dojdziemy do pomarańczowego, to lepiej się ustawić, już? O kurde. Przy Brawlerze jest fajne to, że możemy zawsze kontrataki robić. I chyba przygotuję sobie już. Wezmę XX najlepiej. A, trochę zmarnowałem teraz. Jeszcze trochę muszę poczekać, zanim będę mógł mu trochę więcej zaorać. No widzicie, jak jesteście złapani w animacji, nie możecie tej animacji przerwać i musicie poczekać, aż Kiryu skończy swoje uderzenie i dopiero wtedy uniknąć. No i próbować obliczyć, kiedy uniknąć najlepiej właśnie. I nie atakować jeszcze, kiedy nie skończył swojego komba przeciwnik. W tym Rage Modzie, no bo go nie zatrzymamy tymi uderzeniami, co? Nie? Mną przynajmniej nie rzucisz, tylko o tyle możemy być pewni. No możemy też cały czas po prostu się nabijać, teraz kiedy mam dużo życia. On nie bije, ja go biję, tak też może być, ale on mnie wywala strasznie też niektórymi razami. A Shimano jest godnym przeciwnikiem. To co chciałem przed chwilą powiedzieć, że w kapeli kościelnej widziałem kolesia, który miał na nazwisko Iwata i trochę zrobiło mi się smutno z powodu na zmarłego prezydenta Nintendo of Japan, Satoru Iwaty, który zginął chyba w 2015, to było, czy 16. No kurczę, to był świetny koleś, to... No, szkoda gościa, muszę powiedzieć. Zginął w dość młodym wieku, na początku swojej 50. Ale dobra. To był tylko taki dodatek do tego, że no, każda postać ma fajne tutaj, fajnie, że ma własne imię, nawet jeżeli jest to przydupas, któremu po prostu zbijamy mordy, którego zbijamy na kwaśne jabłko, to on i tak ma jakieś tam nazwisko przynajmniej. Nie imię i nazwisko, ale przynajmniej nazwisko widać. I te nazwiska są zazwyczaj jakimiś pospolitymi, japońskimi nazwiskami, albo też czasem nawiązaniami. Iwata, wyobrażam sobie, że to było właśnie nawiązanie do prezydenta Nintendo. Albo Mori, do Kogoro, Mori, z jakichś animców i tak dalej, na przykład postaci. Albo po prostu ważnych, może polityków, może tam jakichś właścicieli firm i tych spraw. No to całkiem fajne, dodaje nawet każdemu minionowi trochę osobowości. I strasznie dużo czasu potrzebuje, żeby wszedł w tą swoją formę słabości. Ja tu czekam cały czas. No, Kiryu. Ach, to tak żałosna walka, ale przynajmniej mogę wam trochę wytłumaczyć, jak to działa. I może w przyszłości wam pokażę też, jak to działa. O, właśnie, właśnie. Zmieniamy na styl szybki. Podnosimy to. O nie, kurde, nie. Och, nie udało się. Cholera jasna. Okej, wytłumaczę wam, co musicie zrobić, bo to nie działa. Zależnie od koloru, który ma, to jest kolor tych styli tutaj. I wybierasz ten styl, który jest pokazany, ten kolor stylu. Podnosisz jakiś przedmiot. I jak masz... Czemu nie chcesz podnieść tu w ogóle przedmiotów? I jak masz, atak specjalny naładowany całkowicie, możesz wtedy ten przedmiot rozwalić na jego głowie i to będzie taki ładny finisher. Czy w stylu, trybie szybkim nie mogę niczego podnosić? Chwila, to po prostu przełączyć na styl szybki? I go normalnie atakować? Spróbuję. Nie? Zobaczmy, jak to będzie działało teraz. Teraz to bym naprawdę do niego podchodził. Czy on naprawdę ten taki mocno zalecany jest? Styl walki u niego. Bo zazwyczaj właśnie znałem to tak. I przecież... A chyba zapomniałem coś. Że nie można jako w Rush Mode podnosić niektórych przedmiotów.
A trochę jednak się zaczyna znów odbijać. Czyli pewnie gdy jest różowy, mogę go normalnie zfiniszować w Rush Mode. Zobaczymy, może jeszcze będziemy mieli szansę. Ja zawsze marnowałem czas, że próbowałem podnieść coś. Gdyby tylko Kirio tak często nie upadał od tych jego ataków, to można było wiele bardziej się zabawić. Nie? No prawie, teraz jednak trochę próbowałem unikać, ale nie wychodziło za bardzo jednak. A? Fajne tatuaże jednak. On też ma na plecach coś. Jak Kiryu ma na plecach smoka, to on ma... Kogo? Tygrysa? Tygrysa ma ktoś inny. Kogo ty tutaj masz? Nie, to jest jednak tygrys, czy tam jaguar, czy coś takiego. Szablozębny, kurde. No, czasem podziwiać tatuaże fajnie jest. Ishima, no, mimo wszystko potrafi walczyć, nawet jak wygląda jak spity dureń. Wiecie co? Wezmę to. O! Bez wygłupów. Dobra, nie działa to aż tak dobrze, jakbym chciał, więc Brawler Mode. Zadaję więcej obrażeń mu i też mogę unikać. Muszę pamiętać, że przy tym ataku jest jeszcze takie zakończenie. Unik! No, zawsze w jeden jego ostatni atak wbija, bo zapominam o nim. O, i tak powinna cała walka wyglądać przy okazji. To co teraz robię. Może uda mi się go załatwić bez finishera, to byłoby trochę smutne. Nishiki. To nie było spojrzenie przyjaciela. Co się stało? Co się z tobą stało? Poczucie winy? Że to nas prowadził i tak dalej, to, że Yumi zniknęła? Ale dlaczego miałby teraz być do nas negatywnie nastawiony? Przecież to my uratowaliśmy mu to całe życie. Tymi, mójka i tymi! こんな照れかい。意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいなら、バス停のキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえ、もう一遍言ってみろ。 組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なく、てめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。なら、 それなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のね青に際に指図されるなんて真っ平ごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙って見てな。しのぎのお手本ってやつ、 見せてやるからよ。
podwładni Nishikiego nie biorą go na poważnie. Zawsze słyszy... Gdyby to był Kiryu, to byłoby lepiej. No to może jednak trochę można go zrozumieć, ale... O boj, ciężka sytuacja. I niby dlaczego Kiryu nie mógłby ich teraz położyć, skoro położył większość z ludzi, którzy byli na tym pogrzebie? Ale przynajmniej udało nam się uciec. Tatta ima, 東城会三代目会長セラマサル氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで、現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。 バカオス。風間が？ああ。無事かどうかも今は。だが、風間の言ってたその100億という意味、奴は何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん。なんで俺を助けるような真似？4か。あんた丸坊に。10年前の堂島殺し。俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家降ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ今じゃ組織の花つまみだ。女房と娘も愛想尽かして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。 桐生、俺は今3代目の世良の殺しを追ってる。手風、あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には東城会の100億が消え、3代目会長が殺された。そして殺気の騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。 持ってろ。<笑>今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はそのユミって女か。その2つの山は必ずどっかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな。分かった。お前何か手がかりはあんのか。いや、 とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。To było takie piękne. Nagle dostaliśmy komórkę i możemy używać. E-maili。馴染みの定食屋がなくなってたな。 占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて、あれ次なんだっけな。Ulubiona restauracja Kiryu stała się nagle... została zamknięta i stała się...
klubem, później stała się czymś innym, a teraz nie wiadomo czym, okej. No cóż, zostaliśmy ratowani przez Date-san. Jeżeli nie pamiętacie, to jest ten policjant, który przesłuchiwał Kiryu i nie mógł wierzyć, że Kiryu naprawdę zabił Dojime. Wiedział, że Kiryu kogoś kryje i próbował to z niego wykrztusić, co i dlaczego i w ogóle. No, nie wykrztusił tego z nas. Przez to, że trochę zbyt bardzo podczas tamtej sprawy się wychylał, został zdegradowany i musiał zajmować się tylko małymi pieskami jakuzy. Potem zaczął chyba też pić i rodzina go opuściła, żona i córkę. I teraz jest również jakoś zaangażowany, nawet jeżeli jest policjantem, jest mimo to zaangażowany jakoś w kryminalne sprawy, też współpracuje właśnie z zbrodniarzami. Nie wszystkimi. Prawdopodobnie z tymi, którzy mają regułę i tak dalej, jak my. Ale nie jest to już ten sam Date-san, który był kiedyś. I to prawdopodobnie też wszystko nasza wina. Przez tą jedną sprawę. Aktualnie bada on sprawę morderstwa Sery. Chyba mu w tym pomożemy, ale aktualnie musimy do Sereny ruszyć, żeby zobaczyć, co tam jest u naszej przyjaciółki starej dobrej. Jak się ma Reina? Bo najwyraźniej bar nadal jest otwarty. Podoba mi się ten bar nawet. Fajna atmosfera tutaj jest i przyjemna muzyka. Serena-ga. Taśka Tenkaichi dori datta yo na. No to wiem. Nani ga attara sono keitai ni rennak suru. Tanonda zo. No teraz mamy telefon komórkowy. To było świetne. No czasy się zmieniły. Kiryu nie było 10 lat i nie wie w ogóle, co to telefon komórkowy. On chyba posługiwał się pagerami jeszcze za tamtych czasów, kiedy był na dworze, kiedy był jeszcze wolny. No niestety nie możemy jeszcze tu nic używać, ale no to później. Później się jeszcze odblokuje telefon i będą fajne sprawy z tym. Fajną reakcję Kiryu miał na ten telefon. Dobrze byłoby też wam powiedzieć, te sceny, gdy widzimy wszystko, co się działo z perspektywy Nishikiego, to zostało dodane w Yakuzie Kiwami. W Yakuzie na PlayStation 2 tego nie było. I tutaj to takie ładne urozmaicenie, żeby bardziej zrozumieć, co się działo z Nishikim. To, że dostał własną rodzinę od Kazamy, ta scena, później ta scena, że ludzie z jego rodziny go nie szanują i te sprawy. A Kiryu jest jedną z tych postaci, które potrafią palić i jest to fajne u niej. Niewiele, no, w prawdziwym życiu palenie nie sprawia, że wyglądasz fajniej albo wnosi się od ciebie jakaś fajna atmosfera, ale przy postaciach z gier i filmów czasem taki papieros potrafi dodać coolności, fajności, coolness, nie wiem jak to słowo przetłumaczyć. Na siema. I dostaliśmy teraz naszą pierwszą wiadomość. Nieprzeczytanej wiadomości 1. Nishida. Nazywam się Nishida. A, pracuję dla Goro Majimy. Nazywam się Nishida i mam wiadomość od mojego szefa. Cytat. Kiryu-chan, upewnij się, żeby zrobić folder na moje e-maile. Zostało to wysłane z mojego telefonu, ale chciałem, żeby zostało to do ciebie dosłane najszybciej jak to możliwe. Skąd masz mój numer? I teraz Majima będzie do mnie pisał. O, pięknie. No Majima i Kiryu to tacy rywale niby, ale kumple i czasem zrobiają sobie mordy, ich relacja jest mocno skomplikowana. Jesteśmy tutaj w okresie świątecznym. Tego nie pamiętałem. Ale wiele się zmieniło. Sklepy, które były wcześniej restauracjami, są teraz innymi rzeczami. Ale niektóre rzeczy się nie zmieniają. Chuligany, które nas tu atakują. To chyba nigdy się nie zmieni. No żeż ty, chciałem mu przybić finishera. Bam! Na podłogę i lisz mi buty! Tym razem naprawdę można za włosy złapać. Ha!
O, wytrzymał to! O, znowu Iwata! Znowu Iwata! Ale nie wygląda jak Satoru Iwata. Niektórzy mówią, że wszyscy Azjaci wyglądają tak samo, ale to trochę taka bzdura. Czasem tak, czasem są podobni bardzo do siebie, ale no nie więcej. Są też niektóre zupełnie nowe, ogromne budynki, których wcześniej nie było. Kurczę, chcę się tutaj bardziej rozejrzeć. Może też jakieś substory trafimy, jak będziemy tutaj patrzyli sobie dalej na wydarzenia. Ha? Co do diabła? Ktoś potrzebuje pomocy. Nic tu nie ma do widzenia. Chcesz być moim kolejnym popychadłem? Interweniuj. Przywalę ci w mordę. Heh, twardy gość. No jasne, że twardy. Patrz, co robię swoim kolegom. A wiesz co? Zmienię styl. Jestem teraz bestią. Ogólnie, co jeszcze chciałem powiedzieć do stylu walki Majimy. On również tak jak Kiryu tutaj, on również w Yakuzie Zero miał kilka różnych styli walki. I co zabawne, te style walki można tutaj zauważyć nawet w Yakuzie Kiwami. Przynajmniej niektóre ruchy. No bo na Yakuza Kiwami wyszła wcześniej, przed Yakuzą Zero. I w Yakuzie Zero postanowili zrobić trzy różne style, ale które bazują na ruchach, które Majima tutaj już potrafił, w kolejnych grach też. I tak ładnie można tutaj zauważyć zależność, że tutaj styl walki Mad Doga, ale też połączenie tutaj Tagera i takie inne tam rzeczy. Przepraszam, to nigdy więcej się nie stanie. Dzięki. Nie wiem, co zrobiłbym bez ciebie. Proszę, weź to. No, to się może przydać nawet. No, na moich ulicach nikt tutaj nie będzie popychał innych. On chyba ma dla nas jakieś substory, wiecie? Ale do niego podejdziemy w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Do następnego, na razie, cześć.